Dobry wieczór Państwu. Skoro czwartek, skoro 21.05, to nie może być inaczej. My rozpoczynamy najlepszy w Polsce magazyn pięściarski Ring TVP Sport, na który zapraszają Piotrek Jełło i Sebastian Szczęsny. Kłaniamy się nisko. Piotrek, sporo dzisiaj, szanowni Państwo, informacji. Zaczniemy od prawdziwej bomby. Zresztą to już powoli tradycją staje się, że w naszym programie odpalamy jakiegoś wielkiego newsa. Dzisiaj będzie równie podobnie. Jako że tematów mamy bardzo dużo, gości zacnych i tych w studiu, i tych, z którymi będziemy się łączyć, to proszę zobaczyć, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Sensacyjne wiadomości ze Stanów Zjednoczonych. Bestia oficjalnie wraca do ringu. Po 15 latach przerwy znowu zobaczymy Mike'a Tysona w akcji. Jego rywalem będzie inna z legend boksu, Roy Jones Jr. Mistrzowie z dawnych lat skrzyżują pięści 12 września. Odliczamy godziny do walki na szczycie polskiej kategorii półciężkiej. W sobotę w Augustowie rewanż Pawła Stępnia z Markiem Matyją. Świetnie przygotowani pięściarze zapowiadają, tym razem w ringu nie będzie uprzejmości. 22 sierpnia w ogrodach prywatnej posiadłości Eddiego Hearna hit wagi ciężkiej. O tymczasowy pas mistrza świata WBC powalczą Dillian White i Aleksander Powietkin. W cyklu retro wspomnimy wielką karierę Dariusza Michalczewskiego. Mistrzowska droga Tygrysa do dzisiaj wywołuje wielkie emocje. W programie rozmowa z byłym czempionem z Gdańska. No i dzisiaj między innymi o tych sensacyjnych wiadomościach ze Stanów Zjednoczonych będziemy rozmawiali. Witamy także widzów na naszym Facebooku, na naszym YouTubie. Jesteśmy wszędzie w social mediach, więc zachęcamy oczywiście do aktywności. W naszym studio dzisiaj były mistrz Europy wagi średniej Grzegorz Proksa. Witamy. Witam Państwa. I były czempion Starego Kontynentu w wadze ciężkiej Albert Sosnowski. Dobry wieczór, witam Państwa. Anonsowaliśmy również, że będzie z nami Dariusz Michalczewski. Jest już Tygrys na łączach, więc w drugiej części programu porozmawiamy o tych złotych czasach polskiego boksu. Będą też wiadomości ekscytujące dla tych, którzy lubią boks oglądać w telewizji. Tak, zdecydowanie tak, jak najbardziej. To co, Piotrek, myślę, że nie pozostaje nam nic innego, jak rozpocząć od tej informacji, która zelektryzowała? Tak, zelektryzowała. Szanowni Państwo, Mike Tyson wraca między liny, a więc bestia po 15 latach decyduje się na to, by ponownie wejść między liny, by zmierzyć się w walce pokazowej, to należy zaznaczyć. Ale z kim? Roy Jones Jr. No to jest, panowie, historia, powiedziałbym, nadzwyczajna. 54-letni Tyson, 51-letni Roy Jones Jr. 8 rund, walka pokazowa, bez kasków, 10-uncjowe rękawice. Grzesiek, to jest mały szok, powiedziałbym, w środowisku bokserskim. Odważnie, przyznam się, że bardzo odważnie. Natomiast, no, wiemy, tak naprawdę lata świetności, gdy Tyson miał bodajże, nie wiem, 25 lat temu, tak? Bo później to już było takie odcinanie kuponów od swojej wspaniałej zresztą kariery pięściarskiej. O tyle Jones chyba ostatni pojedynek stoczył 3 lata temu, 2 lata temu jakoś, tak? 2 lata temu, no. Także tą aktywność zachował większą. Oglądamy te piękne filmiki, skróty z treningów, tak? Przypominają zarówno, no, przede wszystkim Tyson o sobie, że nie zapomniał tego bokserskiego kunsztu, z którego słynął. Pięknych kombinacji, determinacji, siły. Półciężką, ciężką także, ta słynna walka z Johnem Ruizem, tak nomen omen, tylko z nim tak naprawdę, bo tak. Roy Jones, jeżeli chodzi o styl. Czego się, Albert, możemy spodziewać w twojej ocenie? Walka pokazowa, ale 8 rund? No przede wszystkim walka pokazowa. Mam nadzieję, że podejdę do tego też z takim sportowym zaciętością, natomiast nie do końca pewnie na serio. Nie będą szkoli knockoutu i wygrania. Wiemy, że ostatnie lata kariery Roya Jonesa Juniora to głównie dostarczanie wygranym młodym zawodnikom. Więc tutaj też nie wiadomo, w jakiej dyspozycji Roy Jones Junior. Te filmiki Tysona pokazują, że naprawdę jest głodny powrotu, chce jeszcze wrócić na ring. Fajnie, że to są cele charytatywne, można duże pieniądze na tym uzbierać, na jakieś fajne cele dobroczynne. Miejmy nadzieję, że wytrzymają, przygotują się kondycyjnie na te 8 rund. Zobaczymy, jaki będzie tempo walki. Myślę, że podejdę do tego zabawowo, no ale wiadomo, pięści ważą, obydwaj będą chcieli też pokazać, że ta stara ich zaciętość, ta rywalizacja sportowa została i walka, myślę, będzie naprawdę ekscytująca. Myślę, że nie wierzę w to, bo do końca. Wiadomo, będą chcieli zrobić show, natomiast ja mam w głowie taki obrazek, bo widziałem materiał ze sparingów pokazowych Tysona, kiedy próbował już wrócić i sparował z takim Corey Sandersem, doskonale znanym polskim kibicom, bo boksował przecież z Andrzejem Gołotą. I gdzieś tam go trafił, mocniej trafił, to i musiał go skończyć.
pracował i dźwigał, nie? Także no, wiadomo, że Roy to nie jest Cody Sanders, to jest bardziej elastyczny pięściarz, bardziej finezyjny. No, myślę, że to będzie ciekawe dla oka, ja na pewno zobaczę. No właśnie, przypominamy, 12 września w Stanach Zjednoczonych dojdzie do walki Mike'a Tysona z Royem Jonesem Jr. W Stanach Zjednoczonych walka będzie pokazywana w systemie pay-per-view, zobaczymy, jak to wszystko będzie się układało. A teraz porozmawiamy już o tym, co czeka nas w najbliższą sobotę, a więc kolejna odsłona Knockout Boxing Night Augustów i pojedynek na szczycie polskiej kategorii półciężkiej. Paweł Stępień, Marek Matyja. Uważam, że byłem ciut lepszy. Wydaje mi się, że wygrałem 6 rund. Skandalem dla mnie może być to, że Marek powiedział, że w tej walce był lepszy. Dostał w prezencie remis. 25 lipca będzie musiał zmienić zdanie. Wiem, że jestem najlepiej przygotowany jak do tej pory i pokażę to w ringu. Druga walka Marka Matyi z Pawłem Stępniem to jest pojedynek o prymat w polskiej kategorii półciężkiej. Tak, tak, szanowni państwo. I to główne danie wieczoru w Augustowie. Knockout Boxing Night 11, gala boksu zawodowego na naszej antenie. Będziemy to wszystko relacjonować. Wracając jeszcze tylko do tematu Mike'a Tysona, będziemy śledzić na bieżąco. Będziemy państwu wszystkie informacje związane z tym zbliżającym się 12 września pojedynkiem przekazywać. A tymczasem Augustów, panowie, walka o prymat w Polsce, jeżeli chodzi o kategorię półciężką. Marek Matyja, Paweł Stępień i odwieczny problem. Jak boksować z rywalem, z którym a, oficjalnie się już raz boksowało i się zremisowało, to po pierwsze, b, o którym się wie niemal wszystko. Jak to zaskoczyć rywala? Czym jeden drugiego może zaskoczyć? Grzesiek. Determinacją. Myślę, że obaj są zresztą zdeterminowani, bo ich pierwszy pojedynek, który oglądałem na żywo z Rzeszowa, był pasjonujący, był świetny, naprawdę na dobrym poziomie z bardzo wysokim tempem. Obaj popełniali w nim błędy i każdy chciał je gdzieś tam w jakiś sposób wykorzystać. Czyli znają się już, ja też boksowałem rewanż kiedyś w życiu i wiem, jak bardzo byłem zdeterminowany do tego, żeby wygrać tę walkę. I ten drugi pojedynek rzeczywiście okazał się lepszym pojedynkiem, nie tylko dla mnie, bo wygrałem, ale ogólnie zarówno boksersko, jak i dla kibica. Lepszą walką się ukazał po prostu i tutaj no tyle, ile doskonale znam Marka, bo razem trenowaliśmy już co prawda u schyłku mojej kariery, bo to bodajże tylko rok w nokaucie, mieliśmy tam tylko kilka rund sparingowych, o tyle w tej walce ja w moim odczuciu minimalnie walkę z Pawłem wygrał tylko i wyłącznie dlatego, że Paweł jeśli wygrywał rundy, to wygrywał je zdecydowanie, a przy tych wyrównanych delikatnie więcej ciosów celnych zadawał Marek, natomiast Paweł pozwalał sobie dużo na chwilę przestoju. Gdzieś tam chciał akcentować ładnie kombinacje. Co trzeba zrobić, żeby wygrać? Zadać więcej ciosów, uniknąć więcej. Lepiej tak nie przyjmować, a trafiać. No to jest prosta recepta. Rok temu w każdym razie, panowie, przypomnijmy, sędziowie orzekli remis. Dużo było wokół tego wszystkiego, Albert, dyskusji. Jest inna temperatura i inny klimat przed tym rewanżem, co do tego chyba nie mamy wątpliwości, bo obaj panowie chcą sobie teraz za wszelką cenę coś udowodnić. No tak, na pewno tak. Obydwaj nie byli zadowoleni z werdyktu końcowego pierwszej walki. No teraz kto lepiej z nich odrobił lekcję, lepiej wyciągnie wnioski, lepszą taktykę przygotuje. No oczywiście przygotuje się do tego pojedynku, ten więcej wniesie do ringu i ma szansę wygrać ten pojedynek. Na pewno, tak jak Grzesiek wspomniał, ta walka może być jeszcze bardziej ekscytująca niż pierwsza. Bo tutaj teraz wiedzą, czego się spodziewać i na pewno te plany taktyczne są zupełnie inne. Wiedzą też, jak rozwiązać ten pojedynek, żeby po prostu nie było jakichś niedomówień. Obydwaj wierzą w zwycięstwo bardzo mocno i widać, że bardzo ciężko trenowali, zresztą na tych filmikach, które przedstawiały ich treningi. I myślę, że tutaj będzie bardzo wyrównany pojedynek. Nawet ciężko może być trudniejszy ze wskazaniem zwycięzcy, ale wierzę, że będzie to lepsza walka.
My, szanowni państwo, jeszcze tutaj w Warszawie, natomiast oni, mówię oni, główni bohaterowie tego przedstawienia, już tam na miejscu w Augustowie, Augustowskie Noce, tam na miejscu jest także Aleksandra Pikanna, więc szanowni państwo, nie czekając dłużej, przenosimy się do Augustowa, pozdrawiając serdecznie Olej, oczywiście Marka Matyję. Słuchajcie, no oddajemy wam głos, jak atmosfera, jak tam piękne jezioro za wami, znakomicie, ale czy jest w ogóle możliwość, by to podziwiać, czy jest koncentracja tylko i wyłącznie na pojedynku? Dobry wieczór, tak, piękne okolice, jeziora, lasy, ale tutaj największą atrakcją w sobotę będzie Knockout Boxing Night 11. Ze mną jest Marek Matyja, czyli jeden z bohaterów walki wieczoru. Witam cię, Marku. Serdecznie. Zaboksujecie w amfiteatrze, powiedz, dacie z Pawłem Stępniem tutaj pięściarski spektakl i co ty masz w swoim repertuarze przygotowane? Jestem bardzo dobrze przygotowany. Pokażemy to, na co nas stać w sobotę. Wydaje mi się, że kibice będą mieli co oglądać. Mm-hmm. Powiedz, ile razy ty analizowałeś tą walkę? Bo tak jak mówili w studiu nasi prezenterzy i goście, no jednak ciężko jest boksować z kimś, z kim się już raz boksowało i kogo się tak bardzo dobrze zna. Trudno jest przygotować coś nowego, coś, co mogłoby zaskoczyć rywala. Dlaczego? Dlaczego się trudno boksuje ze sobą, z kim się boksowało? Nie, po prostu wchodzimy do ringu, robimy swoje. Dużo analizowałem tę walkę 2 albo 3 razy. I tyle. Z trenerem usiedliśmy, przeanalizowaliśmy, co trzeba poprawić, jakie trzeba wnioski wyciągnąć, co było dobre, co było złe. I pracowaliśmy dalej, żeby było lepiej. Opowiedz o swoich przygotowaniach w Zakopanem, bo tam było naprawdę dobrowe towarzystwo. Krzysztof Głowacki, Kamil Szeremeta, ty sparowałeś z Adamem Balskim, z Fiodorem Czerkaszynem. Opowiedz o tych przygotowaniach. Tak, pojechaliśmy do Zakopanego na obóz, ale to bardziej był obóz zaplanowany dla właśnie Krzyśka Głowackiego i Kamila Szeremety, które mają poważne starty na jesieni. I oni biegali po górach. My już skupialiśmy się na swojej pracy, czyli bardziej na sparingach i zostawaliśmy na dole. Ale bardzo fajny obóz, super warunki i dziękujemy Nosalowemu Dworowi, że mogliśmy skorzystać z ich usług. Ale ty jesteś już od długiego czasu w treningu, bo jeszcze zanim się dowiedziałeś o tym rewanżowym starciu z Pawłem Stępniem, to też pomagałeś Mateuszowi Masternakowi przygotować się do jego walki z Siergiejem Radczenką. No i też masz teraz przed sobą nowe wyzwania, czyli klub bokserski. Tak, tak. Od pewnego czasu zostałem prezesem klubu Maximus Boxing Club we Wrocławiu. Bo trener już niestety świętej pamięci, Ryszard Furdyna, zresztą mój przyjaciel, odszedł a jeszcze zanim odszedł, chciał, żebym się zajął tym klubem i podjąłem to wyzwanie, bo lubię boks, kocham boks i dlatego cały czas jednak w tym treningu byłem. A Mateusz zapytał mnie, czy mu pomogę w przygotowaniach, bo miał tą walkę z Radczenką. Ja bardzo chętnie zawsze pomogę, bo tak jak mówię, boks to całe moje życie, ja to kocham robić. Dobrze, to w takim razie bardzo ci dziękuję za rozmowę i czekamy na sobotę i walkę wieczoru z Pawłem Stępniem. Dziękuję ci bardzo. Dzięki. Marek Matyja, a więc bohater głównej walki wieczoru. Panowie, trochę analizy przed tą walką. Rozmawiamy tutaj zakulisowo. Ciosy na dół to jest klucz, który musi stosować Marek Matyja w tej rywalizacji z Pawłem Stępniem. Po pierwsze, żeby osłabić ruchliwość Pawła, po drugie, Pawła w pierwszej fazie walki będzie bardzo ciężko trafić na głowę. I oni nad tym pracowali z Fiodorem Łapiną. No i myślę, że to jest słuszna taktyka, bo jak wiemy, Paweł Stępień jest bardzo talentowanym pięściarzem, nie oszukujmy się, naprawdę ma chłopak przebłyski dużego talentu i tylko w momencie, kiedy utrzyma koncentrację przede wszystkim, będzie w stanie kontrolować pojedynek. Natomiast znowu Marek jest na tyle cierpliwym pięściarzem i ma też asa w rękawie w postaci Fiodora, zresztą Łapina w narożniku, nie oszukujmy się. I znają się też dobrze ze sparingów przecież. Natomiast to, co było widoczne w pierwszej walce, tak? Czyli dyscyplina taktyczna, cały czas jedno i to samo poprawiał cały czas Marek. I to ta konsekwencja w dążeniu do tego spowodowała, że walka co prawda była remisowa, ale tak jak powiedziałem wcześniej, w mojej opinii minimalnie lepszy był Marek. Albert, jeżeli mówimy o tej drodze, którą powinien jeden i drugi kroczyć, mówi się o tym, że nieco więcej nowości do ringu może wnieść w tym pojedynku Paweł Stępień, że on jest tym pięściarzem, który może mieć jakby większy wachlarz tych możliwości, które może ewentualnie zaprezentować w ringu. Natomiast jeżeli, coś o czym wspomniał Grzesiek, ta żelazna konsekwencja
i realizacja strategii założonej z trenerem. Fiodor Łapin, wiemy, strateg dobry, potrafi zanalizować, potrafi przygotować, a Marek jest takim pięściarzem, który tą żelazną konsekwencję, tą strategią, tą żelazną drogą będzie kroczył. Na pewno, tak jak rozmawiamy, dyscyplina taktyczna, na pewno delikatny pressing od początku na Pawła, licząc na to, że tak jak w pierwszym pojedynku, ta druga faza walki będzie zdecydowanie lepsza dla Marka, gdy pozwoli wystrzelać, jak mówi się w żargonie pięściarskim, troszkę Pawłowi. Natomiast liczę na to, że Paweł jednak po tych wszystkich swoich wyjazdach, chociażby do Peterbijewa, gdzie miał okazję sparować z najlepszym zawodnikiem na świecie, wzmocnił się, tak jak zresztą Grzesiek też wspominał, jest bardzo utalentowany, bardzo wszechstronnym zawodnikiem. I tutaj właśnie widać te przestoje, które, jak mam, miejmy nadzieję, wyeliminował. Gwarantuje nam to, że będzie ten pojedynek lepszy od tego pierwszego. Natomiast Marek, myślę, taktyka tutaj będzie chciał wprowadzić swój plan gry w tej walce, czyli właśnie pressing, szukanie mocnych uderzeń na dół. Zresztą widzieliśmy te filmiki, że cały czas biły dużo ciosów po dole. To jest jego koncepcja, przytrzymać na gardę, odbierać i ewentualnie w drugim tempie wchodzić właśnie w Pawła Stępnia, który ma te przestoje i liczą pewnie z trenerem Fiodorem Łapinem, że będzie też zatrzymywał się po swojej akcji, będzie miejsce na to, żeby wtedy wyjść ze swoim szybkim atakiem. No właśnie, my tu gadu-gadu, panowie, ale Aleksandra Pika jest z Pawłem Stępniem, a więc z drugim bohaterem głównej walki wieczoru w Augustowie właśnie. No to słuchamy, co słychać u Pawła i czy te zapowiedzi, że zniszczy w ringu Marka, faktycznie się potwierdzą. Witamy ponownie z Augustowa, ze mną Paweł Stępień, czyli drugi bohater walki wieczoru. Paweł, jak ty się czujesz przed tą walką rewanżową, przed twoją pierwszą walką wieczoru? Czuję się bardzo dobrze, jestem zmobilizowany. No i z niecierpliwością czekam na sobotni wieczór, tak? No, ta walka wiele dla mnie znaczy. Mamy sobie z Markiem coś do udowodnienia, także tym bardziej napięcie jest gorące. No i co? I czekamy z niecierpliwością. Mhm. Mam wrażenie, że ty ten remis, który był w zeszłym roku, przyjąłeś troszeczkę jak porażkę. Powiedz, jak to jest później, żeby zmotywować się do treningu, do kolejnych walk? Myślę, że ten remis dał mi pewnego rodzaju takiego kopa do treningów. I tutaj po prostu wziąłem się w garść i postawiłem wszystko na jedną kartę i po prostu jestem bardzo zmotywowany do tego, żeby pokazać się z jak najlepszej strony i dać dobre widowisko. Mhm. Ty mówiłeś ostatnio w materiale Sebastiana Szczęsnego, że przed tą walką z Gardem Majetowiczem troszeczkę zabrakło motywacji, ale teraz w tych spotach promujących walkę z Markiem Matyją widać było taki ogień w oczach rzeczywiście, że ta atmosfera jest niesamowicie napięta. No tak jak mówię, tutaj wziąłem się w garść i po prostu gdzieś tam psychicznie troszeczkę ten remis wpłynął na mnie i po prostu postanowiłem jak gdyby odblokować tą głowę, tak, tą psychikę, bo wiem, że najlepiej boks wychodzi mi, kiedy robię to z przyjemności, a nie kiedy po prostu idę na salę i się denerwuję, że coś mi nie wychodzi, tak, że coś jest nie tak. No i tutaj zamierzam to pokazać w sobotę. Jestem bardzo dobrze przygotowany i chcę dać dobrą walkę. No to w takim razie czekamy na tą dobrą walkę. Ci bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, dobranoc. Dziękujemy. Żegnamy się z Augustowa. Dziękujemy pięknie. Aleksandra Pika i w tym przypadku Paweł Stępień, wcześniej Marek Matyja. To walka wieczoru. Gali Knockout Boxing Night 11 w Augustowie, a to oczywiście nie jedyny pojedynek, bowiem jest kilka innych bardzo ciekawie zapowiadających się walk. Między innymi Adam Balski, który wraca po dość długiej przerwie do ringu, zmierzy się z Mateuszem Kubiszynem i to będzie na taki powrót. Mateusz Kubiszyn, no to jest jak gdyby znak tego, że postawi wymagania Adamowi Balskiemu. I tutaj też jest ciekawostka taka, szanowni państwo, że w końcu promotorzy doszli do porozumienia odnośnie samej osoby pięściarza, jakim był Adam Balski, bo tutaj było sporo niejasności w tej tak, kwestii. Tak, długo to wszystko trwało i mamy znak zapytania wokół powrotu Adama Balskiego, Grzesiek. 18 miesięcy przerwy to jest potężna przerwa w karierze zawodowego sportowca. A Kubiszyn jest facetem, ja z nim rozmawiałem kilka dni temu. Dla niego to jest życiowa szansa. On powiedział, nie mam nic do stracenia, zobaczycie, że ja wyjdę i naprawdę sporo problemów mu sprawię. No, wiesz, ja mam jeszcze gdzieś tam przed oczami pojedynek Balskiego bodajże z Rodczenko, tak? Bo komentowałem ten pojedynek i myślę, że ta przerwa mogła tylko pozytywnie na niego wpłynąć. Dobrze odpoczął sobie od tego sportu, ale oczywiście aktywnie odpoczął, bo jak wiemy, trenował cały czas z Fiodorem Łapinem i miał czas na to, żeby przetrenować zarówno technikę, której troszeczkę gdzieś tam brakowało w tych najważniejszych momentach w wyszkoleniu
Balskiemu. Natomiast czy będzie to widać w tej walce? Nie wydaje mi się. Myślę, że to jest taki chłopak, który jest szalenie głodny sukcesu, zdeterminowany, jak widać. Bardzo fajnie, że promotorzy, zarówno Andrzej Wasilewski, jak Mariusz Grabowski tak. Dogadali się co do dalszej kariery, bo szkoda było dłuższej przerwy temu chłopakowi, który naprawdę był w fali takiej wznoszącej się. I myślę, że tylko pozytywnie może wpłynąć zarówno ta informacja, jak i ten start. Tego będziemy sprawdzali w takim Tak, razie. Będziemy sprawdzali. Albert, i jeszcze dosłownie króciutko, czwarta walka zawodowa Kamila Bednarka, tym razem z Bartkiem Grawką, a więc tutaj poprzeczka powędrowała wysoko. To będzie bardzo dobry sprawdzian dla tak naprawdę tego miejsca, gdzie jest Kamil Bednarek. Tak, świetne zestawienie, szczególnie bardzo ryzykowne jak na ten moment kariery dla Kamila Bednarka. Tutaj duży przeskok, jeśli chodzi o format zawodnika i doświadczenie zawodnika. No na pewno Kamil cały czas bardzo ambitny chłopak, wierzy w to, że szybko dołączy do czołówki tej kategorii wagowej w Polsce i chce śmierzyć z najlepszymi, cały czas powtarza, jest w świetnej grupie w Dzierżonowie, tam pod okiem Piotra Kamilczewskiego, szlifuje formę i tutaj zobaczymy, czy faktycznie Bartłomiej Grawka będzie w stanie troszkę uspokoić go, trochę, żeby nabrał pokory Kamil Bednarek, czy po prostu Kamil Bednarek jest taką strzałą, która chce nowych wyzwań, nie chce jak najszybciej pójść do góry i sprawdzać się z coraz lepszymi zawodnikami. Przekonamy się w sobotę. Zapraszamy 19:20 do Augustowa. Teraz zmieniamy temat, zmieniamy teren, zmieniamy kraj i wybierzemy się zaskakująco do Chicago za chwilę. My mamy, szanowni państwo, tę przewagę, że skoro ta runda nazywa się w narożniku, to my marzymy z Piotrem zepchnąć jakiegoś pięściarza, czy też promotora, bądź gościa do narożnika, ale tak jak wspomniałeś, Piotrek, przenosimy się lotem łączy internetowych do Chicago, a tam dwóch, proszę, jakich przystojnych dżentelmenów. Panowie, witamy was bardzo serdecznie. Andrzej Fonfara, Michał Olaś. Andrzej Fonfara, były pięściarz, obecnie promotor, menedżer boksu. No i Michał Olaś, który ten swój debiut amerykański pod skrzydłami Andrzeja Fonfary ma za sobą. Przede wszystkim, Michał, wielkie, wielkie gratulacje za ten udany debiut. No to jest takie mocne wejście. Dziękuję bardzo. Tak, mocne wejście w końcu się spełniło. Jedno z moich małych marzeń, zadebiutować na amerykańskim rynku, więc jestem bardzo szczęśliwy, że się udało z Andrzejem doprowadzić do tej walki i czekamy na większe wyzwania. Tak jest, zwycięstwo w drugiej rundzie z Kevinem Brownem. Ty z kolei, Andrzej, zadebiutowałeś jako menedżer i opowiedz nam o tej drodze. Jaki jest pomysł twój na prowadzenie zawodników i czy na razie jest to tylko Michał Olaś, czy masz już wokół siebie jakieś pomysły na nowe transfery do swojej grupy? W tej chwili tak, jest to na razie tylko Michał. Mam jeszcze parę nazwisk w głowie, mam jeszcze jakby parę gdzieś propozycji współpracy, ale w tej chwili skupiam się na Michale. No i pierwsza walka, tak? Pierwsza walka, fajny obóz na Florydzie. Tak naprawdę musiałem mieć tak mówię, wszystko, żeby dopilnować lotów, przelotów, mieszkania, treningów i tak dalej. Także chciałem zrobić wszystko, żeby Michał miał jak najmniej na głowie i skupił się tylko na treningu i debiucie. Także fajnie, bo ja zadebiutowałem jako menadżer. Michał wygrywa walkę. Teraz wraca niedługo do Polski. Chwilę odpoczywa i będziemy szukać kolejnych gal, kolejnych rywali. Wiemy, że teraz koronawirus no, po całym świecie, że tak powiem, rozprzestrzenia i wszędzie te gale są pozamykane, nie ma za dużo propozycji i miejsc, gdzie można boksować, ale mam nadzieję, że taka okazja się w Chicago i chcemy następną walkę właśnie mieć tu w Chicago. Michał, takie pytanie do ciebie, bo powiedziałeś o tym, że to jedno z tych twoich małych marzeń właśnie się spełniło, debiut na rynku amerykańskim. Powiedz, czy to, co przeżyłeś, ten okres przygotowawczy, ta pierwsza walka w Stanach Zjednoczonych, to właśnie tak to sobie wyobrażałeś? Czy no może to przerosło twoje oczekiwania? No i niewątpliwie takie zwycięstwo efektowne, szybkie nad Kevinem Brownem dodaje takiego głodu, że już pewnie ponownie chciałbyś wyjść do ringu. Dokładnie tak. Od walki minęło parę dni. Ja już myślę o kolejnych wyzwaniach, o kolejnych walkach. Wiadomo, na razie muszę odpocząć troszeczkę, bo tak naprawdę mój obóz trwał 7 miesięcy. Mieliśmy 3 razy przekładaną datę gali. Przygotowywałem się cały czas non-stop, więc teraz to ciało musi troszeczkę odpocząć. A chwila przerwy i wracam do treningu.
Pojawiała się, Andrzej, też informacja odnośnie przyszłości Michała, że była gdzieś na horyzoncie walka z Terwelem Pulewem, a więc młodszym bratem kubrata Pulewa. Ten temat wróci? Jest taka koncepcja właśnie, żeby na przykład w Chicago doszło do walki Michała z Pulewem właśnie? Na pewno jest. Jest taki temat gdzieś. Michał jeszcze musi, powiedzmy, stoczyć te dwa pojedynki takie, żeby czuł się naprawdę zaaklimatyzował, zmienił troszeczkę swój boks. I mam cały czas kontakt jakby z grupą Top Rank, z Bobem Marumem, który gdzieś tam też współpracuje z młodszym, przepraszam, ze starszym z braci Pulewów. No i fajnie, bo w Chicago jest wielu Polaków, wielu Bułgarów, którzy też tutaj licznie mieszkają. I myślę, że Chicago byłoby takim no najlepszym miejscem, gdzie Michał mógłby się spotkać z Pulewem. No bo byśmy tutaj zebrali naprawdę wielką rzeszę kibiców z Polski, jak i z Bułgarii. Andrzej, mówi się tak, że pięściarz koncentruje się na tym pojedynku, który go czeka, na tym, który jest tuż przed nim, natomiast menedżer musi być te 2-3 kroki już do przodu, jakby nieco większa, szersza perspektywa. Powiedz, jaki ty masz pomysł na to, żeby właśnie prowadzić Michała Lasia? Jak ty byś chciał, żeby ta kariera się toczyła w Stanach Zjednoczonych? I powiedziałeś jeszcze taką rzecz, że Michał musi się zaaklimatyzować i troszeczkę zmienić swój boks. Co miałeś na myśli? No wiadomo, wracając do tego, tej pierwszej części, na pewno Michał musi troszeczkę zmienić boks tym, że musi więcej walczyć w półdystansie, ponawiać akcje, tak? Troszeczkę, kiedy tutaj przyjechał do nas, na tych sparingach skupiał się tylko jakby na jednym ciosie. Ma czym uderzyć, bo też byłem z nim parokrotnie w ringu, pomagając mu przygotować się do pojedynku. Ma czym uderzyć, ale właśnie za bardzo skupia się na tym jednym ciosie, gdzieś tam pokazuje, że chce go uderzyć. I myślę, że no, trenując tutaj w Stanach, złapie takiego luzu i gdzieś tam z kombinacji będzie to właśnie wtedy fajnie wychodziło. Niepokonany w 10 walkach pięściarz kategorii junior ciężkiej Michał Olaś, Andrzej Fonfara, który wchodzi w świat zawodowego boksu z perspektywy menedżera. Panowie, wielkie dzięki, pozdrawiamy Chicago, trzymajcie się, jesteśmy w kontakcie i czekamy na kolejne walki Michała i na kolejne kroki Andrzeja. Pozdrawiamy i wielkie dzięki. Dziękujemy, pozdrawiam wszystkich. Raz jeszcze wielkie gratulacje, panowie. I tak jak powiedział Piotrek, nie możemy się doczekać kolejnej walki. A więc tak, Michał Olaś zadebiutował na amerykańskim. To już fajnie było, jakby ten American Dream, ten amerykański sen u niego naprawdę spełnił się tak, jak on sobie to zaplanował. Tak jest. Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Wracamy ze Stanów Zjednoczonych do Europy. Wracamy do Europy, by obwieścić Państwu dobrą nowinę. TVP Sport pokaże wszystkie 4 gale Fight Camp organizowane przez Ediego Hearna w jego ogrodach prywatnej posiadłości w Essex. To oznacza, że 22 sierpnia przeniesiemy się do Wielkiej Brytanii na ten pojedynek ekscytujący o tymczasowe Mistrzostwo Świata Wagi Ciężkiej. Dillian White versus Aleksander Powietkin. Jak sama grupa Matchroom Boxing promuje tę walkę, to jest maksymalna przemoc, która czeka nas wtedy w ringu. No to jest, Albert, ekscytujący pojedynek. Ja już czuję taką naprawdę wielką radość z tego faktu, że White z Powietkinem skrzyżują pięści. Lewy sierpowy na lewy sierpowy, to powinna być naprawdę wizytówka dobrego boksu wagi ciężkiej. Tak, przede wszystkim te ich lewe sierpowe to jest najmocniejsza broń. Wiemy, jak świetnie teraz trenuje i przygotowuje się do walki. Dillian White wjechał do Portugalii ze współpracy ze Steve'em Tipsem. Dogadali się, natomiast tam spędza obóz teraz w czasie tej pandemii. Cały czas przygotowuje się do walki. Świetne pojedynki z Oscarem Rivasem, ten knockout z Chisorą. To pokazuje, że na pewno będzie faworytem. Zresztą bookmacherów jest już faworytem, myślę. Większość stawia na jego zwycięstwo na punkty, natomiast wiemy, jak twardy zawsze jest Aleksander Powietkin, świetnie przygotowany, rosyjska szkoła boksu. Zawsze bardzo sumiennie pracuje i te lewy sierpowe, to jak wiem, myślę, że tutaj kto pierwszy trafi celniej, to ma szansę wygrać. No na pewno przewagę ma w walce Dillian White. Grzesiek, to jest tak, starcie Dilliana White'a, który jest takim troszeczkę kameleonem, bo to jest pięściarz, który tak potrafi zawalczyć tak z Oscarem Rivasem, a potrafi też stoczyć taki pojedynek wyczerpujący, długi, jak na przykład z Mariuszem Wachem. Z kolei Aleksander Powietkin, i tutaj pojawia się duży znak zapytania, którego Aleksandra Powietkina zobaczymy, bo jeżeli zobaczymy go takiego, jakiego oglądaliśmy go bodajże z Michaelem Hunterem w ostatnim pojedynku, no to nie wróży mu świetlanej, no, chcę powiedzieć, przyszłości, bo to swoją świetlaną przyszłość tak ma za
jego sobą, ale w przyszłości w tym pojedynku. Natomiast jeżeli go, nie wiem, zobaczymy w takim tak dynamicznego jak na początku z... No, no chance, nie ma szans. No poczekaj, no nie mów hop, no, no to jest Grzesiek. Daj im wyjść do ringu, Piotrek. No. Nie, oczywiście bardzo śmiałem się. Bardzo długa kariera Pamiętkina, tak? Ja akurat powiem, pamiętam Pamiętkina, był kolegą z mojej drużyny, bo boksował Wiktorię Jaworzno, amatorsko. To wtedy świętej pamięci mój trener Robert Kopytek nie nadążał z utrzymaniem tarczy, tak szybko bił kombinacje. Wiadomo, teraz jest całkowicie innym pięściarzem. Ten bieg troszeczkę, no troszeczkę go posunął. I te umiejętności, choć zostały, to mimo wszystko, to nie jest już ten pięściarz co kiedyś. Natomiast źle znosi ciosy duże, nie? White jednak kopie, jeśli nie, żebym stawiał tutaj na faworyta, jednak White'a również, tak jak Albert. No tutaj mamy chyba zgodność generalnie, że White jest faworytem tego pojedynku. White, który już od 100 lat niemalże czeka na walkę z Wilderem. Wilder już zdążył stracić mistrzostwo. Będzie ten Albert pas tymczasowy w stawce. No dossier jego, myślę o White'cie, jest naprawdę imponujące, bo popatrzmy na te nazwiska, które on pokonywał. Nie mówię już o Alenie, ale jest przecież Chisora dwa razy, Helenius, Brown. Nie ma drugiego pięściarza w wadze ciężkiej w tym momencie, który miałby takie CV z tych pretendentów, jakie ma Dillian White. No tak jak wspominacie, no już od długiego czasu czekał na walkę z Wilderem, teraz stracił pas Wilder, nie może się doczekać, ten pas, o który walczy z Pamiętkinem, jest tymczasowy, więc wierzę w to, że to zwycięstwo zagwarantuje mu pierwszej kolejności walkę o pas. Wiemy, że będzie w tym roku również rewanż, trzecia walka Wilder Fury, zobaczymy jakie będzie rozstrzygnięcie. No, w każdym razie albo z White, albo z Furym, albo ewentualnie Fury zwakuje ten pas i po prostu White, jeżeli wygra z Pamiętkinem, będzie w pierwszy w kolejności. No na to liczą promotorzy. Fajnie, że udało się tą galę po tej pandemii właśnie zorganizować w ogrodach Diego Herna i tutaj mają... Akurat znamy doskonale to miejsce, prawda? Oczywiście. Byłeś tam? Byłeś tam, tak? Tak, ja z synem podpisywałem tam z barem kontrakt, natomiast wielokrotnie tam byliśmy, to było siedziba meczu. Pewnie, że tak, oczywiście, że tak, mieliśmy okazję odwiedzać Diego i Barego Herna w ich posiadłości, tak. Więc... Ile? Brentwood, bliska, nie? Tak, Brentwood, tak. Więc bliska, nawet spędziliśmy tam kilka razy obozy. Tak. Przed walkami krótkie zgrupowania i czyli tereny wam doskonale znane. Doskonale. A teraz słuchajcie, ja wiem dlaczego Piotrek tak jest, że nauczałem, jeżeli chodzi o Aleksandra Pamiętkina i że w ogóle tylko Dillian White, bo to liczysz na łatwą wygraną zakładu, tak? Ja bym go nie skreślał po pierwsze, bo ja jakoś wierzę w Pamiętkina, że on jednak, no on zdaje sobie sprawę, że pomimo upływającego czasu i wieku i tego, że już nie będzie w najlepszej formie, jeszcze chce powalczyć, chce coś otrzymać szansę. Teraz ma największy, najlepszy moment, żeby coś zmienić w swojej karierze i na pewno zaryzykuje i przyjdzie w najlepszej dyspozycji, jakiej no, trzeba można to zrobić. Zobaczyć, krótko mówiąc, panowie. No, lewy sierpowy firmowy z jednej i z drugiej strony, naprawdę. Jeżeli Pamiętkin trafi tym lewym sierpowym, a ma jeszcze czym uderzyć, to różnie się może potoczyć, także Piotrek... Tutaj ja prawda? Jestem spokojny i pozdrawiam z tego miejsca Artura Szpilkę, z którym się założyłem. Przypomnijmy to już to... Pogrupujmy. 1 sierpnia pierwsza gala Ediego Herna w ogrodach z walką wieczoru Eggington-Cheeseman. Potem 7 sierpnia kolejna gala, 14 sierpnia jeszcze jedna i ta czwarta na sam koniec. Aleksander Pamiętkin, Dillian White. Wszystkie 4 imprezy na antenie TVP Sport. Tak, żeby podkręcić jeszcze delikatnie, dodać smaczku, to 22 sierpnia w walce wieczoru, gdzie zmierzy się Dillian White z Aleksandrem Pamiętkinem, to także przecież do ringu wejdą Katie Taylor i także w ringu zobaczymy Delfinę Persson, tak prawda? Na sali 4 mistrzowskie pasy. Będziemy widzieli też Martina Bakole z Sergiejem Kuzminem, a więc... To właśnie jedna jest informacja, którą chciałem przekazać. Dobrze, że mi przypomniałeś, bo mówisz bardzo o walce Bakole-Kuzmin, a dochodzą do mnie takie informacje, że szuka ekipa Bakole zastępstwa. Być może jest jakiś problem z Sergiejem Kuzminem i propozycję otrzymał, wyobraźmy sobie, Mariusz Wach. Z tym, że Mariusz powiedział, że za chwilę ma operację łokcia, więc to jest wykluczone, za mało czasu i tak dalej, ale pojawiło się zapytanie z ekipy Ediego Herna, czy Mariusz Wach weźmie walkę z Bakole. No nie weźmie? Słyszałem, że Bakole spodziewa się potomstwa. No, ale słuchaj, teraz może dlatego już... Doskonała reklama Mariusza Wacha po tym, jak z Marszu wziął walkę praktycznie w Waldiriach, tak? I znakomicie zaprezentował walkę z Dillianem White'em, a Martin Bakole gdzieś tam Mariuszowi, pamiętasz, Piotr, widzieliśmy tutaj Mariusza Wacha, który powiedział, że jeżeli chodzi o jego karierę, to jeszcze bardzo, bardzo pragnie walki właśnie z Martinem Bakole. Tak, i powiedział Mariusz, że jak najbardziej, ale nie na razie, nie na teraz, bo droga jest daleka. Teraz to przeniesiemy się chyba w czasie, drodzy Państwo, żeby porozmawiać o Dariuszu Michalczewskim, jego wielkiej karierze sportowej i tak na tym się właśnie skoncentrujemy za moment.
Szanowni Państwo, Dariusz Michalczewski, nazwisko, imię i nazwisko, które elektryzuje. Najlepszy pięściarz zawodowy w historii polskiego pięściarstwa zawodowego, absolutny czempion Federacji WBO w kategorii półciężkiej. Wspaniała historia boksu, o której sobie za momencik porozmawiamy. Z jakiego powodu? To także Państwu powiemy, a powód jest nie byle jaki. Ale wejdźmy może tak nieco głębiej w ten temat. Oczy całego Hamburga, oczy całych Niemiec, a przede wszystkim Polski zwrócone będą na ten obiekt, na Color Line Arena. To tutaj o godzinie 22.10 wyjdą do ringu Dariusz Tygrys Michalczewski i Derrick Harmon. W Niemczech kochany, w Polsce budził kontrowersje. Jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku podjął decyzję o emigracji i reprezentowaniu barw naszych zachodnich sąsiadów. Miał zapewnione, można powiedzieć, że wszystkie aspekty, by się rozwijać w Polsce. Natomiast jego ambicje były zdecydowanie większe. On marzył o absolutnym mistrzostwie świata. On marzył o tym boksie zawodowym, który wtedy w Polsce niestety był dla nas zakazany. Wspinał się po kolejnych szczeblach kariery. Należał do czołówki. Przez 9 lat dzierżył pas mistrza świata organizacji WBO w kategorii półciężkiej. Ale nie zapomniał o ojczyźnie. Marzył o tym, by przed walką wysłuchać Mazurka Dąbrowskiego. Udało się dopiero w 2002 roku w miejscu dla niego szczególnym, rodzinnym Gdańsku. Derrick Michalczewski się o tym dowiedział, jak sam mówi, że nie był w stanie w to uwierzyć. I od razu sobie pomyślał, jeżeli walczę w Polsce, to także pod polskim hymnem. Trzymał to w tajemnicy niemal do samego końca. Na 3 tygodnie przed walką zdecydował się powiedzieć swojemu promotorowi: słuchaj, ja też chcę, żeby zagrano polski hymn. Jak sam wspomina, Klaus-Peter Kohl zbladł, ale nie miał innego wyjścia. To ten moment, którego najbardziej obawiał się przed walką Michalczewski. Obym się za bardzo nie wzruszył. Podczas przywitania i gdy zagrają mi Mazurka Dąbrowskiego. Doping polskich fanów sprawił, że Joey DeGrandi zrunął na deski już w drugiej rundzie. Przed czasem Michalczewski rozstrzygnął aż 38 walk. Był bliski konfrontacji z legendarnym Royem Jonesem Juniorem, ale do tej walki ostatecznie nie doszło. Tygrys musiał zadowolić się ofiarami mniejszego kalibru. 48 zwycięstwo do 50 już naprawdę niewiele. Słuchajcie, widzicie, że jest coraz gorzej, także nie wiem, co to wszystko będzie, kurde. Były już tylko porażki. Przegrane walki z Julio Gonzalezem i Fabricem Tiotco skłoniły Michalczewskiego do zakończenia kariery. W najbliższych tygodniach na antenie TVP Sport będziemy przypominali te największe walki Dariusza Michalczewskiego. Piękna historia polskiego boksu. A że była zapowiadana niespodzianka, to teraz tę niespodziankę anonsujemy Państwu, bo jest z nami Dariusz Michalczewski łączami internetowymi. Witamy pięknie, witamy niezwykle serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Darku. Jak często wspominasz swoje pojedynki? Gdzieś tam te gdańskie wróble ćwierkają, że w ostatnim czasie wracasz do tych swoich walk, które kiedyś tam toczyłeś. A to prawda, od niedawna, myślę, że od dziś z półtorej, dwa lata zacząłem znowu oglądać swoje walki. No, jestem dumny, dużo bym poprawił, ale nic bym inaczej nie zrobił. No właśnie, wspominamy i będziemy wspominać w najbliższych tygodniach te wielkie walki, ale zatrzymajmy może się na chwilę przy pojedynku z DeGrandisem w Polsce, bo to też jest chyba historia, która jest bardzo głęboko zakorzeniona w świadomości i kibiców, i w twojej świadomości, no bo to była okoliczność przecież dla ciebie również wyjątkowa. Tak, kiedy się dowiedziałem, że jest taka w ogóle rozmowa, taki temat o walce w Polsce, też to dzięki na pewno Andrzejowi Grajewskiemu, który też organizował moje gale, no to byłem taki troszkę, no nie wiedziałem, co mam powiedzieć. Walka jak walka dla mnie i tak dalej. Naturalnie urodziło mi się od razu pomysł, żeby znowu zmienić barwy narodowe. Zmienić. Ja byłem zawsze Polakiem, ale boksowałem naturalnie dzięki paszportowi niemieckiemu mogłem boksować w boksie zawodowym i zdobywać tytuły mistrzowskie, ale na koniec, w sumie prawie na koniec kariery stało się to możliwe i skorzystałem z tego, żeby podziękować swojej mamie, pani sąsiadce, pani w szkole, wujkowi, cioci, kuzynkom i dalszym przyjaciołom. No i tak też się udało, no, spełniło się moje marzenie. Z tej walki w sumie to nie pamiętam za bardzo nic.
ale byłem tak zdenerwowany i jeszcze wtedy pamiętam, że ta walka odbyła się po północy jakoś tak, bo było zagrożenie jakieś tam bombowe, gdzieś tam ktoś niby bombę podrzucił, także ja o tym naturalnie nie wiedziałem, nikt mi tego nie mówił, ale to, że się tak przedłużało, byłem bardzo nerwowy, pytałem, co się dzieje, ale naturalnie nikt mi tego nie powiedział, żeby mnie jeszcze bardziej nie zdenerwować. Ale to było wielkie przeżycie dla mnie mimo wszystko i byłem bardzo szczęśliwy, że do tej walki w ogóle doszło. I później naturalnie już boksowałem pod polską flagą. Najtrudniej było znowu dla mnie pierwsze walce w Niemczech, którą naturalnie boksowałem z polskim hymnem. I dostałem takie bomby od Richarda Halla w pierwszych tam dwóch, trzech rundach, że nie widziałem na oczy. Znaczy nie widziałem troszkę później, ale dostałem takie bomby, że no, żeby nie kibice z Polski, którzy znowu byli dumni z tego, że grają hymn Polski w Niemczech, no to nie wiem, czy mnie został na tyłku. Darku, jeżeli tak mówisz, że oglądasz, wspominasz, gdyby ktoś się ciebie zapytał, najważniejsze walki w twojej karierze, w tym twoim takim prywatnym rankingu, to które? To zdobycie Mistrzostwa Świata z Barberem, czy może, nie wiem, ta wycieczka do junior ciężkiej, zdobycie tytułu, a może te wonny z Richardem Hallem, czy Virgilem Hillem, a może właśnie Joy the Grandis w Polsce? Ja myślę, że największą taką moją walką to była jednak walka z władzę pierwszy, jak zostałem mistrzem świata, z Lonserem Barberem. To była taka, to byłem jeszcze bardzo surowym zawodnikiem, ale te chęci były tak wielkie i tam w sumie tą walkę wygrałem lewym prostym. Ja tam uderzyłem może, nie wiem, jak uderzyłem 10 razy, to może to był sukces tą prawą ręką, ale tam naprawdę było blisko nokautu z jednej i z drugiej strony. Te ciosy były bardzo mocne, ale wtedy jeszcze byłem tak dość surowy. Ja tak jestem troszkę bardzo krytyczny na siebie, ale tak jak to mówię, tak jak ja to widziałem. I byłem dość surowy, ale byłem bardzo, bardzo ambitny. Bardzo, bardzo chciałem wygrać tą walkę. No tak? I na pewno my mamy co wspominać dzięki temu. Tak może zmieńmy troszeczkę perspektywę i spojrzenie, bo na początku programu mówiliśmy z kolei o anonsowanej już walce Mike'a Tysona z Royem Jonesem Juniorem. No pamiętamy, ileż było historii i rozmów na temat walki Michalczewski-Jones, do której nigdy nie doszło. A jak ty odnosisz się do takich informacji właśnie, że ci starsi panowie, 54-letni, 51-letni, wyjdą na pojedynek pokazowy i będą ze sobą boksować we wrześniu tego roku? Po pierwsze, to jestem pełen podziwu dla tych facetów. Naprawdę jestem pełen podziwu. 54 i 51 lat, naprawdę to jest, no, tym bardziej, że no, Mike Tyson nie boksował już 15 lat i taka forma jego była z tego, co z mediów oglądałem, no to nie największa. A Roy Jones też ostatnie swoje walki, tam dostał parę ciężkich nokautów, ale jestem mimo wszystko pod pełnym wrażeniem, że oni dwóch staną znowu w ringu, jeszcze 8 ród, no to jest naprawdę bardzo, bardzo odważna sprawa. Tylko chciałem powiedzieć, że to jest tylko możliwe dlatego, że jest duży kryzys w boksie. I to jest tylko dlatego możliwe, z przykrością muszę to stwierdzić, że to jest tylko dlatego możliwe ze względu na ten właśnie duży kryzys i w sporcie, i w boksie zawodowym, i w boksie amatorskim. No ale ta walka może na pewno, moim zdaniem na pewno zrobi dużą reklamę dla tego sportu. No, zobaczymy też, jak oni się pokażą. Myślę, że na pewno się nie będą bawić. Nie chcę mi się w to wierzyć, bo to jednak ja sobie tego nie wyobrażam, żeby wyjść do ringu po to, żeby no, tam nikt nie będzie chciał się ośmieszyć. Ale jedyną walką, której nie było, która interesuje publiczność, którą by wszyscy chcieli oglądać, to była Roy Jones Tiger. Bardzo z przykrością muszę powiedzieć. No właśnie. Darku, ja cię chciałem zapytać, dlaczego do tej walki tak naprawdę nigdy nie doszło? Bowiem, o ile się nie mylę, po twoim pojedynku pierwszym z Richardem Hallem, Klaus-Peter Kohl na konferencji prasowej po tym pojedynku stwierdził, że ze stacją HBO został uzgodniony ostateczny termin twojej walki z Royem Jonesem Juniorem, do której jednak nigdy nie doszło. Ale też po drugiej walce z Graziano Rokidzianim była już ta rozmowa. Kohl rozmawiał, mówi mi, że ma dla mnie walkę, że będzie ta walka, że są pieniądze. Nawet dogadaliśmy się co do sumy.
jakoś to ja nie brałem w tym udziału w tych negocjacjach, bo ja nie byłem też trenerem, ja nie byłem menadżerem, ani nie byłem masażystą, tylko byłem pięściarzem. I ja tylko pytałem, z kim boksuję i za ile. To mnie najbardziej obchodziło i robiłem swoją robotę, a nie miałem za dużo wpływu na temat telewizyjny, jaka telewizja, jakie co, gdzie i jak. To mnie za bardzo wszystko nie interesowało. No to dziękujemy pięknie za rozmowę. Przypominamy, że w najbliższych tygodniach sporo dobrych walk Dariusza Michalczewskiego będzie można obejrzeć na naszej antenie. Dziękujemy pięknie, no i myślę, że będziemy w kontakcie, bo tych wspomnień w dalszym ciągu jest mnóstwo. Pozdrawiam was serdecznie, wszystkiego najlepszego. Dziękujemy pięknie. Dariusz Tygrys Michalczewski był moim, naszym, a w zasadzie państwa gościem w naszym programie. Albert Sosnowski i Grzegorz Proksa. Panowie, tak patrząc na Darka Michalczewskiego, tak wspominając jego karierę, bez dwóch zdań. Człowiek, który miał wpływ na kariery wielu późniejszych pięściarzy, prawda, Grzegorz? Tak, z pewnością na moją, bo gdzieś pod koniec amatorstwa ja wykonałem telefon do Darka. Zresztą dostałem od niego nagrodę najlepszego zawodnika, mistrzostw Polski w Tychach. Gdzieś tam wymieniliśmy się kontaktami, później już dzwoniłem do niego i prosiłem o pomoc w przejściu na zawodowstwo. Wszystko pozałatwiał, dostrzał, choć był bardzo zajętym człowiekiem wtedy, mimo wszystko nie zapomniał o mnie i na styczniu ustawił zresztą mnie i Aleksa Kuziemskiego na przylot do Hamburga, ale to dziennikarze wyczyli pismo nosem wcześniej, puścili to w prasie, no i dogadałem się z Krzysiem Zbarskim wcześniej. Czas nas goni, drodzy panowie. Musimy pomału już żegnać się z państwem. Przypominamy, w sobotę jesteśmy w Augustowie. Od godziny 19.25 transmisja na antenie TVP Sport. Widzieli państwo te walki wcześniej, które będziemy Dariusza Michalczewskiego pokazywać i będziemy to oczywiście przypominać. Państwa i naszymi gośćmi byli Albert Sosnowski. Dziękujemy ślicznie. Dziękuję bardzo, dobranoc. I widzimy się z Albertem w Augustowie. Oczywiście Grzegorz Proksa, również dziękujemy pięknie. Dziękuję ślicznie. No i my również dziękujemy, zapraszając na sportowy wieczór, który już za chwilę na naszej antenie. Kłaniają się nisko Sebastian Szczęsny i Piotr Jagiełło. Do zobaczenia w Augustowie. Do zobaczenia. Kłaniamy się.